Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking, we're sinking. What are you thinking about? Moi drodzy, jak sądzicie, w czyjej głowie rodzi się komunikacja? W głowie mówiącego czy w głowie słuchającego? Jeśli postawiliście na mówiącego, no to wygląda na to, że macie kłopot. Jeśli postawiliście na słuchającego, to jest dobrze, a przynajmniej idziecie właściwym śladem. Ale i tak proponuję i jednym, i drugim, żeby się dzisiaj zastanowić, jak skutecznie komunikować, na przykład w związku z partnerem. Come with me if you want to live. No to co? Chodźcie. Ty zawsze tylko mnie krytykujesz. Ty zawsze masz ciągłe pretensje. Well, that's what we do. We fight. Ty nigdy nie wynosisz śmieci. Ty nie odbierasz dziecka ze szkoły. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. Which you are. 99% of the time. Czyli tak zwane wielkie kwantyfikatory. Ty zawsze, ty nigdy. Kto przeżył, a pewnie nie jeden z oglądających ten program, ten wie, że od tego bardzo szybko zaczyna się każda awantura. Druga strona, kiedy słyszy ty zawsze, ty nigdy, niestety przestaje słuchać i zaczyna się tylko i wyłącznie bronić, bo czuje, że jest atakowana. A więc jeżeli rzeczywiście chcesz się z kimś dogadać, trzeba ty zamienić na ja. Nie gamy. Ale to nie wszystko. Chodzi po prostu o to, żeby zamiast robić partnerowi wyrzuty, powiedzieć mu, co się czuje. Czyli ja. Jest mi źle, że za rzadko wynosisz śmieci. Znowu zrobiła za mocno. No to powiedz jej, żeby robiła słabszą. A po co? Jak nie będziesz mówił, o co ci chodzi i co czujesz, to skąd ma ktoś wiedzieć, czego chcesz? Wtedy on zaczyna zastanawiać się, że być może jest w tym jakiś problem, zamiast tylko i wyłącznie bronić się przed atakiem. A z tego bardzo szybko rodzi się dialog. Zapamiętaj sobie raz na zawsze. Jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu. Jeżeli raz im powiesz, że robią coś źle, koniec. Od razu myślą, że wszystko robią źle. A więc zamiast ty nigdy, ty zawsze, ty w ogóle, skupcie się na sobie, powiedzcie, co czujecie, a później nakreślcie problem. Każdy powinien wiedzieć, co robi nie tak. Jak coś ci nie pasuje, to musisz to mówić, bo to jest kontakt między ludźmi, nie? Rozmowa. Trzeba rozmawiać. Przepraszam. Tak? Chciałeś coś powiedzieć. Ja? A co, ja? No mów, bo się spieszę. A co? No mów. Chciałeś powiedzieć o kawie. Co o kawie? A, o kawie. No, tato chciał powiedzieć. Właśnie, że... O, robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno. Za mocno? Troszeczkę. Myślałem, że lubisz taką. No bo lubię, ale nie aż tak mocno. Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną. Naprawdę? Oczywiście. O Boże. To wszystko? Wszystko. Super. Zobaczymy się później, pa. Pa. Stara zasada i naprawdę się sprawdza. Czy jest jeszcze coś, co nie spotyka się z akceptacją waszej wysokości? Nie. Bo może jest jednak coś, co nie odpowiada jego eminencji. Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada. Wanda. Tak. Robisz świetną kawę. Hey, well, I'm not interested. Did you ever hear that? Komunikacyjny strzał z liścia, czyli nie interesuje mnie to. Najgorsza rzecz, jaką można usłyszeć w związku. Jeżeli druga strona coś proponuje, a ty reagujesz w ten sposób, to tak jakbyś sugerował, okej, sorry, nie interesuje mnie to. Nie masz nic ciekawego do zaproponowania. Naprawdę można się z tym źle poczuć. You're goddamn right. Zamiast mówić nie interesuje mnie to, szczególnie w sytuacji, kiedy naprawdę cię to nie interesuje, lepiej jest powiedzieć, uwaga, kochanie, to bardzo ciekawe, co mówisz, ale ja się na tym kompletnie nie znam. Czy to jest szczęśliwe zdanie? Powiedziałbym, że umiarkowanie, ale na pewno lepsze niż po prostu przywalić komuś między oczy mówiąc nie interesuje mnie to. Arbitralne nie interesuje mnie to zabija każdą dalszą rozmowę. A jeżeli powiesz, że owszem, ktoś mówi coś ciekawego, tylko ty się na tym nie znasz, dajesz mu szansę, szczególnie jeśli jest zdeterminowany, bo na przykład cię kocha. I love you. I know. Żeby ci wytłumaczyć, co w tym, co zaproponował, może być interesującego. Sporym problemem bywa też foch. Załóżmy, że próbujesz zabukować hotel, ale coś ci nie wychodzi w internecie, więc zwracasz się do swojej partnerki lub partnera, prosząc: słuchaj, możesz mi z tym pomóc? No ale ona, bo ona akurat robi coś innego i nie bardzo ma na to ochotę, mówiąc: no dobrze, daj. A wtedy ty, co często się zdarza, reagujesz mówiąc: okej, dobra, w porządku, dzięki, sam sobie to jakoś ogarnę. Okej, spoko. Tego typu sytuacja raczej nie sprzyja dalszemu dialogowi. Ale gdyby powstrzymać się od focha i na takie diktum powiedzieć: słuchaj, bardzo potrzebuję twojej pomocy, bo wiem, że na tym się znasz. Pomożesz mi tym. Druga strona natychmiast nabierze większej ochoty, żeby pomagać, bo po prostu poczuje się ważna. I tak to działa. W sytuacji stresowej tak ciężko się czasem dogadać, bo po pierwsze buzują w nas emocje, po drugie każda ze stron ma swoje własne doświadczenia i swoje własne przemyślenia. Więc żeby jakkolwiek poradzić sobie z tym problemem, zapamiętajcie, uwaga, 4 podstawowe zasady. Sprawa numer 1. Spróbuj powstrzymać tą ogromną potrzebę gadania. Kiedy mówi jedna strona, druga bardzo często zamiast słuchać już kombinuje, co powie za chwilę, przy okazji kompletnie nie słuchając mówiącego. Powstrzymajcie swoją nieokiełznaną żądzę gadania. To bardzo ważne. Sprawa numer 2. Zacznij słuchać. Terapeuci, którzy znają się na tym, jak uzdrawiać związki, mówią o tej technice odbiciem. A więc zamiast kombinować, co powiesz za chwilę, jak to będzie brzmiało, zacznij w myślach powtarzać to, co właśnie usłyszałeś od twojej partnerki lub partnera. Wtedy dasz sobie gwarancję, że bardzo intensywnie słuchasz i przede wszystkim, że dotrze do ciebie to, co druga strona ma do powiedzenia. Szczerość i otwartość, czyli sprawa numer 3. I wcale nie chodzi mi tutaj o to, żeby co w sercu, to na języku i wykładać kawę na ławę, rozdzielając razy na lewo i prawo, raniąc przy tym partnera. Zastanów się nad czymś innym. Czy tłumisz emocje? Czy udajesz, że wszystko jest w porządku, nie pokazując, że gdzieś w środku cię boli? That's the spirit. Thank you. Jeśli tak, to znaczy, że masz problem z otwartością i dobrze by to było zmienić. Thank you for your honesty. Sprawa numer 4, czyli bycie tu i teraz. Bardzo często ostra wymiana zdań między partnerami przeradza się w kłótnie w momencie, w którym jedna i druga strona zaczynają wyciągać jakieś dziwne brudy z przeszłości. You think that I nag you? That's all you do! All you do is nag me. Sprawy, które już dawno zostały omówione, zamknięte i załatwione. The bathroom's a mess. Your belt doesn't match. Hey Gary, you should probably go work out. Nothing I ever do is ever good enough. I just want to be left the hell alone. Ale nie, nagle okazuje się, że to też dobre powody do wyrzutów. That's what you want? Yeah. Fine, great. Do whatever the hell you want. You leave your socks all over this house, dress like a pig, play your stupid ass video game. I don't care. I'm done. Jeśli rzeczywiście chcecie się dogadać, to skupcie się na tym, co tu i teraz jest przedmiotem waszego sporu. Jeśli myślicie, że te rady wystarczą wam, żeby dogadać się w związku, no to życzę powodzenia, ale możecie się rozczarować. No i chuj, no i cześć. To nie jest takie proste. Niemniej jednak od czegoś warto zacząć, a zapewniam was, że odczujecie sporą różnicę. Natomiast do tematu z przyjemnością wrócę. Jeśli wy też, to czekam na wasze komentarze, doświadczenia i osobiste obserwacje. Wszystko pod tym filmem. Kochani, i pamiętajcie, jeżeli macie ochotę na więcej, cały Kammel Channel jest do waszej dyspozycji. Bo jak wiadomo, bez was to nie ma sensu. A miało być tak. Bądźcie z nami, a nawet ze mną, a nawet z nami, bo bez was, jak wiadomo, to kompletnie nie ma sensu. I do zobaczenia w kolejnym Kammel Channel!